Radio Conchita, no trochę szydło, trochę mydło, trochę powidło u nas. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być zawsze z nami, proszę Państwa, bo u nas myśl biblijna, u nas logika, tak, u nas wspaniałe rzeczy są, gdy nadaje. Nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zwracając się do nich, Antoni Macierewicz powiedział, że ramię w ramię bronią naszego bezpieczeństwa. Wasza tutaj obecność nie jest przejawem jakiegokolwiek dążenia do agresji, odwrotnie. Jest odpowiedzią na zagrożenie... Na Kliborskich swoje oferty złożyły zakłady ze Świdnika oraz Airbus Helicopters. Natomiast PZL Mielec przedstawił propozycję tylko w zakresie dostawy maszyn dla sił specjalnych. Polska musi liczyć się ze zmianą władzy w Niemczech, co może mieć negatywne dla naszego kraju konsekwencje, powiedział w rozmowie z naszą redakcją europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Ekspert odniósł się w ten sposób do wyników sondażu Instytutu INSA, według których dwie największe partie, konserwatywna CDU i socjaldemokratyczna SPD, mają równe szanse w wyborach do niemieckiego parlamentu. Mają one odbyć się we wrześniu bieżącego roku. Obie partie uzyskały ten sam wskaźnik poparcia na poziomie 32%, z tym, że konserwatyści z CDU zanotowali wzrost o 1%. Poparcie dla SPD natomiast nie zmieniło się. Profesor Zdzisław Krasnodębski w tym kontekście wskazuje nową twarz niemieckiej sceny politycznej, Martina Schulza. Zdaniem europosła polityk zyskuje coraz większą popularność i staje się faworytem w wyborach. Jest popularnym politykiem w Niemczech. Martin Schulz uchodzi za nową twarz. Poza tym też podejmuje takie tematy, które... Także dziękujemy bardzo. Przeboje takie to nieuduchowione, nikomu nie są potrzebne, a jeszcze milion razy powtarzane. Pieśni edukacyjne z pięknymi słowami, owszem, jest refleksja pożyteczna i potrzebna. Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom. Imigrancka, skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec oraz postkomunistyczna lewica według sondażu uzyskałyby kolejno 11 oraz 8,5% poparcia. Natomiast partia zielonych i liberalnych, wolnych demokratów 6,5% oraz 6%. Od dziś Gruzini mogą podróżować do państw Unii Europejskiej bez wizy. Jednym z pierwszych, który skorzystał z tych regulacji, jest premier Georgi Kwirikaszwili, który wraz ze studentami, naukowcami, politykami i dziennikarzami odleciał do Aten. Gruziński premier spotka się tam z szefem greckiego rządu Aleksisem Tsiprasem. Potem uda się do Brukseli na spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Delegacja rządowa to pierwsza grupa obywateli Gruzji z paszportami biometrycznymi, którzy podróżują w warunkach zniesienia wiz. Decyzję w tej sprawie kraje unijne zatwierdziły 27 lutego. Obywatele Gruzji mogą teraz wjechać do krajów strefy Schengen na okres do 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych. Dziś zachmurzenie małe na północy i północnym wschodzie umiarkowane, lokalnie duże. Na wybrzeżu mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, stopniowo zanikające. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum do 19 stopni na południu, tylko lokalnie nad morzem dziś 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości. Więcej na www.radiomaria.pl. Brońmy rodziny jako mama, tata i dzieci. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą pan Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Inicjatywy Mama, Tata i Dzieci, oraz Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. Początek rozmów o godzinie 18.15 również w telewizji Trwam. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 podejmiemy temat Ślubuję Ci wierność.
Naszymi gośćmi będą ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, a także Agnieszka Zawisza, doradca rodzinny, publicystka. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzina Radia Maryja, zbliża się konferencja gospodarcza Instytutu imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, współorganizowana razem z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, temat firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki. Ponieważ coraz bliżej do tej konferencji, która odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 11 rozpoczęcie w Toruniu w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym. To jest bardzo blisko Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zapraszamy też do tego sanktuarium. Przyjeżdżacie Państwo na konferencję, wejdźcie do sanktuarium, pomódlmy się wszyscy, każdy z nas przed tym obrazem, przed którym modlił się w swojej prywatnej kaplicy święty Jan Paweł II i przy relikwiach jego krwi. A więc konferencja 1 kwietnia, rozpoczęcie o godzinie 11. Gościem specjalnym weźmie udział w tej konferencji pani premier Beata Szydło. Następnie pani minister Elżbieta Rafalska, minister pracy i rodziny. Zwróci się też do nas ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Następnie panel. W panelu wezmą udział wiceminister Jerzy Kwieciński, pierwszy zastępca wicepremiera Mateusza Morawieckiego, równocześnie ministra rozwoju, wiceminister Marian Banaś, minister finansów, wiceminister Maciej Małecki, zastępca ministra Henryka Kowalczyka i kilka firm rodzinnych, znanych, mających sukcesy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zgłoszenie i zapisy w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym w Toruniu. Telefon 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. A więc proszę Państwa, ważna konferencja. Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki. Serdecznie zapraszam. Jest 10 minut po 13:00. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z królem Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w serce naszych nasz tam dara. Powstańcie z mocy, która zywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, młoda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Albo niewierny wygnał w świat. Na które idziesz? I kto zatracił? Tylko na które idziesz? I tylko ten jeden numer. Te dwie rzeczy, weź stalony klej i przyjadź do mnie.
A potem będziemy myśleć o tym pojedynku, żeby zrobić biznes, a jeszcze i drugą rzecz do życia. A będziemy miały ogromną trochę pieniędzy, żeby to wszystko opłacimy, ale spokojnie. Czyli w mobilizujcie wejście dwie rzeczy z salonu Play. Fakturę, te 600 ileś tam złotych do zapłacenia pana. No i ten numer do plika. 5 6 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
przyjdziecie i będziemy wiedzieć, za co płacimy. No, zadam już są cztery numery play. Ja ci teraz przeczytam wszystkie cztery numery play. Potrzebie. Witam serdecznie, księże profesorze. Szczęść Boże. Księże profesorze, komisarz do spraw migracji Unii Europejskiej Dimitris Avramopoulos powiedział wczoraj po raz kolejny, że nie ma żadnych wykrętów dla żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Relokacja ma być faktem i koniec. Nie ma żadnych wymówek. We wrześniu wygasa przyjęty w 2015 roku program relokacji, w którym kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do przejęcia od Grecji, Włoch w ciągu 2 lat co najmniej 98 tysięcy uchodźców. Dla każdego kraju przypisano kwotę uchodźców, którzy mają zostać przyjęci. Tę umowę podpisała premier z Platformy Obywatelskiej, pani Ewa Kopacz. I nie ma wykrętu, jak mówi komisarz. Mamy możliwości, żeby przymusić rządy do tego, żeby tych uchodźców przyjęli. Jak ksiądz profesor czyta takie deklaracje komisarza Unii do spraw migracji? Ojcze, według mnie jest to kolejny przykład bezradności polityki unijnej wobec, no niestety, bardzo poważnego problemu, który mamy. Przypomnijmy, że bo czasami tak się z takim chłopcem do bicia stała się Polska, ale nikt nie mówi o tym, że zarówno Austria, Węgry też nie zadeklarowały, czy nie przyjęły żadnego uchodźcy. Z kolei Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Słowacja przyjęły po kilkanaście osób i też to podkreślajmy, bo w tej dyskusji publicznej wychodzi na to, że tylko Polacy są ci niedobrzy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, szkoda, że komisarz nie podał, na jakiej podstawie chce zmusić uchodźców do pobytu w kraju, w którym oni nie chcą przebywać. Mieliśmy przecież przykłady, chociażby Fundacji Estera, która sprowadziła ponad 100 osób do Polski, z których bodajże 3 zostały w Polsce. Mieliśmy przykłady z tego typu akcji na Słowacji, w Czechach. Sytuacja jest podobna. Pamiętamy jeszcze te prowokacje niemieckie, które tam złapali tych 20 Irakijczyków i zawieźli autobusem z powrotem na Słowację, ich odesłano. Więc to są problemy, z którymi my mamy do czynienia i nikt nam nie odpowiedział na to, jak podejść do tego tematu, no bo w Unii Europejskiej nie ma takiego przepisu, który zmusi kogoś do życia w tym kraju, gdzie chce komisarz, a nie dany człowiek. Ale też słyszę, że przecież tych ludzi nikt nie pytał, czy nie chcą do Polski. No dobrze, tylko ojcze, my jako Polska, tu nie ma żadnego problemu, bo my jako Polska, jeszcze jako Kościół, jesteśmy na to przygotowani. Przecież pamiętamy, tuż na początku tej całej dyskusji, wiele ośrodków Caritasu, bo oni się tym zajmują w Polsce, my pomagamy na zewnątrz, zadeklarowało chęć taką, że są gotowi przyjechać.
plany, że będziemy przekupywać tych ludzi i dawać im tam jakąś określoną kwotę, ileś tysięcy euro na rodzinę, żeby zostali na Słowacji, na Węgrzech czy w Polsce. No ale chyba nie powiemy polskim rodzinom, które pracują ciężko, ojciec czy matka, za ciężkie pieniądze przez cały miesiąc, że oni zarabiają tam za 2-3 tysiące, a innym osobom, które tylko dlatego, żeby u nas zamieszkały, będziemy płacić po parę tysięcy euro. No takie dyskusje były, mam nadzieję, że tego nie dojdzie. A co teraz, jak taki komisarz powie, no ale przecież jest kontynuacja deklaracji rządzących, premier Kopacz podpisała, chcieliście nawet, nie wiem czy ksiądz profesor pamięta, w studio radiowym chyba RMF-u ówczesny rzecznik rządu Cezary Tomczyk mówił, że jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę uchodźców, że nie ma problemu, Polska jest przygotowana na każdą liczbę. No to jest taka głupota mniej więcej, jak głupotę zafundowała Europie pani Merkel i nikt nie wie teraz jak z niej wybrnąć. Ojcze, bo też powiedzmy sobie prawdę, to nie chodzi o tych uchodźców, którzy już są tylko w Grecji czy we Włoszech, ale chodzi o problem, na który nikt nie odpowiedział. Bo my wiemy, że są kraje objęte wojną, jak Syria, jak Irak, tylko że procentowo uchodźcy z tych krajów stanowią, no, bodajże z Iraku to jest około 13%, z Syrii może trochę więcej. Natomiast większość tych uchodźców to są emigranci ekonomiczni. No oczywiście każdy człowiek ma prawo, tak jak my jako Polacy jeździmy tam, gdzie są lepsze warunki pracy i zarobku, w Anglii czy w Niemczech, czy w innych krajach. Tak samo ludzie z Afryki mają do tego prawo, nikt im tego nie zabroni. Tylko też trzeba to uporządkować, bo nie można wpuszczać milionów ludzi, którzy nagle chcą pracować, przyjechać z Nigerii. No Nigeria w latach 70. miała podobną populację jak Polska. My dzisiaj mamy około 37 milionów, a Nigeria ma, niektórzy mają ponad 200. Oficjalne statystyki mówią o 180, więc niech połowa z tych ludzi z jednego kraju, tylko Afryki, zechce sobie poprawić jakość życia, no mają do tego prawo. Przyjmiemy 90 milionów Nigeryjczyków. Księże profesorze, no tak, ale z jednej strony mamy podpisane to, co premier Kopacz podpisała. Mamy wypowiedź Cezarego Tomczyka, który mówił, każda ilość Polska przyjmie, jest przygotowana. Z drugiej strony mamy ostatnią deklarację w radiowej trójce Grzegorza Schetyny, który mówi, że powinniśmy podpisywać, no nawet bez czytania, tu parafrazuję jego słowa, dokumenty, chodziło o między innymi o deklarację rzymską, że trzeba podpisać bez względu na treść. Bez czytania to pan Schetyna niech podpisuje w banku deklarację, bo że tak wiele osób zrobiło. No, i wiemy, jakie mają problemy. I tutaj mamy z jednej strony taką politykę dzisiejszej opozycji, a niedawno jeszcze przecież rządzących. No z drugiej strony mamy postawę pani premier Beaty Szydło i rządu Zjednoczonej Prawicy, ale ta opozycja za chwilę zacznie mówić miłosierdzie, jesteście chrześcijanami, papież Franciszek, czyli zaczną się powoływać na tego typu argumenty. Co ksiądz profesor by powiedział no tym, którym wygodnie takich argumentów w danej sytuacji, bo jest to dosyć taka etyka sytuacyjna, używać? No oczywiście musimy, tak jak ojciec mówi, w całym kontekście ten problem rozważyć. Ja myślę, że trzeba też powiedzieć, że myślę, że jeśli będą to Syryjczycy czy Irakijczycy, którzy chronią swoje życie przed wojną, to też będziemy to musieli jakoś zweryfikować. Ale tu jest problem, że jak podają nam statystyki niemieckie, bodajże 70% tych uchodźców nie jesteśmy w stanie sprawdzić ani powiedzieć, kim oni są. To nie chodzi o to, żeby straszyć czy tworzyć atmosferę jakiegoś islamofobii. No to nie o to chodzi, tylko też no, z drugiej strony widzimy, że mamy problemy w Europie też. I zresztą to po co są granice, jeśli mamy wszystkich puszczać bez kontroli? No to otwórzmy te granice, niech każdy się porusza jak chce. Kiedy ojciec gdziekolwiek chce pojechać czy ja, no to trzeba mieć dowód, trzeba mieć paszport, trzeba się wykazać. A z drugiej strony wpuszczamy setki tysięcy ludzi, nie wiedząc, kim oni są i po co przyjechali. A też gdzieś tam z tyłu mamy zakodowane te przekazy przywódców państwa islamskiego, którzy mówili, że zalejemy Europę z setkami tysięcy uchodźców, pośród których będą nasi żołnierze. No, musimy o tym też myśleć i tutaj myślę, że rząd stara się, bo że dzięki Bogu mieliśmy wielkie wydarzenia i Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO i to jakoś było bez, no, dzięki Bogu, bez jakichś wielkich ataków terrorystycznych uchronione. To już ukłon w stronę naszych służb, ale tak wiecznie nie będzie. No, z drugiej strony też słyszymy, że będzie teraz próba testowania nowej linii przerzutu, czyli granica polsko-ukraińska. Wiemy, też nie wiemy, co zrobi Turcja, bo widzimy, że się tam gotuje. Mamy wojnę Turcji z Europą, są wydalani ambasadorowie, aresztowani dziennikarze, nawet z Niemcami, którzy mieli zawsze dobre relacje z Turcją. Jest wojna dyplomatyczna.
polityczna, nie wiemy, co się będzie działo. To jest jeden aspekt tego problemu. Drugi to jest to, co robi rząd, jak ojciec wspomniał, zresztą tutaj mocno ukłon dla pani premier, bo to jest najbardziej skuteczne. No myśmy teraz przywieźli z Aleppo, bo to Aleppo się stało takim słowem kluczem dla Syrii, chociaż na przykład Homs jest jeszcze bardziej zniszczony niż Aleppo. Ale mniejsza o te fakty. Przywieźliśmy taki projekt, że rodziny, gdzie tą wojnę ustały, dostają taką zapomogę na wyremontowanie domów. Czyli te domy, które nadają się jeszcze do odbudowy, trzeba stawić okna i drzwi, żeby ta rodzina mogła mieszkać. I zamiast płacić na przykład w Libanie za garaż jakieś byle jakie miejsce, czy przesiedleni wewnętrznie w Damaszku, mieszkają po kilka rodzin, to dostają od kościoła te 1500 euro, w zależności od tego, jak tam ta komisja budowlana oszacowała. Starcza to na jakieś takie minimalne przygotowanie domu. I następny czynsz, zamiast płacić za ten garaż przysłowiowy, to już przeznaczają na wybudowanie swojego domu. I to jest najbardziej rozsądna pomoc, bo najtańsza. Bo proszę zauważyć, że czasami za 1500-2000 euro zatrzymujemy jedną rodzinę na miejscu, a sam przejazd tym nieszczęsnym pontonem przez to Morze Śródziemne czasami w przypadku jednej osoby kosztuje do 10 000 euro. No a nie przyjęcie, tak jak to Komisja Europejska wyliczyła, to by było 250 000 euro kary za każdego nieprzyjętego imigranta. Ale to nie jest droga, ojcze, no bo mówię, mamy problemy podstawowe. Po pierwsze, jak zmusić tych ludzi, żeby chcieli zostać w Polsce? No bo jest jeszcze takie cyniczne podejście do tego, żebyśmy byli dobrzy. Tak jak, no popatrzmy, bo już mówię, nie chcę, bo czasami jestem krytykowany za to, że mówię to za bardzo wprost. Zobaczmy, co robią Austriacy. Przyjęli tych wszystkich uchodźców tutaj od strony Węgier, dali im jeść, dali im możliwość wykąpania się czy jakichś higienicznych rzeczy, stworzyli im takie ośrodki, gdzie te wszystkie potrzeby higieniczne mogli sobie zapewnić. Dali im czyste ubrania i autobusami podwieźli pod granicę z Niemcami. No może się uczmy od mądrzejszych. Czy słyszał ojciec, żeby ktokolwiek Austrii krytykował? Tylko Polska jest takim chłopcem do bicia. Może weźmy metodę austriacką, będziemy wtedy dobrze. Księże profesorze, ksiądz profesor wspomniał o tym, że Polska jest pokazywana, bo na wielu frontach w tej chwili trwa taka nagonka na Polskę, niestety wspierana przez te, jak powiedział też Jarosław Kaczyński, partie zewnętrzne w Polsce. No, czy jeśli 75% mediów lokalnych mamy w rękach niemieckich, no to mamy po prostu... Mamy to, co mamy, tak. Księże profesorze, i za chwilę znowu będzie ten głos Komisji Europejskiej, zła Polska. Ksiądz profesor mówi, że nie tylko Polska nie przyjmuje, więc to jest też ten kontekst, ale z drugiej strony, co Polska robi, żeby nie móc powiedzieć, że Polska jest zła, że Polacy są źli, bo nie przyjmują. Co Polacy, Polska robi? Myślę, że tutaj pani premier pokazała tą drogę i myślę, że będziemy może prosić, żeby ją bardziej zintensyfikować. Mianowicie pokazywanie, że ci dumni Syryjczycy chociażby, czy ci Irakijczycy, którzy już dzisiaj wracają do domu wokół Mosulu, bo tam też bardzo mocno pomagamy i w Syrii, że to jest najbardziej skuteczna pomoc, bo jeśli oni nas o coś proszą, to proszą nas o pokój. Jeśli będzie pokój, to nie będzie, to cały problem tej fali emigracji nam zginie, przynajmniej z tych krajów objętych wojną. Nie mówię o tych emigrantach ekonomicznych z Afryki, bo oni, to jest inna kwestia. Natomiast nikt z tych wielkich nie mówi o tym, jak rozwiązać ten konflikt. Przecież bądźmy szczerzy, gdyby nie konflikt, nie interesy ekonomiczne i w Syrii, i w Iraku, to tego problemu byśmy nie mieli. Natomiast wielkie mocarstwo, wreszcie trzeba w końcu, po co mamy ten świat, po co mamy Unię Europejską? Czy słyszałeś o jakiejś wielkiej akcji dyplomatycznej Unii Europejskiej, żeby rozwiązać konflikt zbrojny w Syrii? Nie. Pani Mogherini się może rozpłakać i to jest wszystko, co może zrobić. No to płakać my też możemy, tylko chyba nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby skoro ta Unia Europejska ma coś do powiedzenia, chyba że jest taki dziwny twór, który tylko zżera pieniądze podatników w centrali i różnym podejrzewanym o alkoholizm ludziom zapewnia miejsca pracy, bo każdego innego alkoholika by się pewnie zwolnił. No właśnie, jak ostatnio księdzu profesorowi podobał się ten szczyt, gdzie świętowano w Rzymie, no i wspomniał ksiądz profesor może bez nazwiska, no ale chodzi oczywiście o przewodniczącego Komisji Europejskiej. To jest może trochę cyniczne, ale jeśli alkoholicy nami rządzą, ja współczuję ludziom, którzy mają taką chorobę, bo się może to zdarzyć każdemu, ale jeśli ludzie pod wpływem alkoholu mają nami rządzić, wydawać decyzje, no to ja nie chcę takiej Unii Europejskiej. Chciałbym przynajmniej, żeby na trzeźwo te decyzje były podejmowane, chyba tyle możemy wymagać od tych polityków, no bo jeśli do tego poziomu obłędu się doprowadzimy, no to przepraszam bardzo, no jest jakaś godność reprezentowania urzędu, przecież to nie jest tak, że tylko jeden Niemiec się
nadaje na jakiś urząd. Chyba, że mamy, bo jeszcze teraz jak posłuchamy pana Schulza, który wrócił i pewnie ma poważne szanse, żeby objąć fotel kanclerza Niemiec, no to możemy sobie pogratulować. Także Niemcy już nam raz zafundowały tutaj pouczanie i przedstawiły nam ich wizję Europy. No to możemy się spodziewać następnej. Dobra puenta, na trzeźwo. Bardzo dziękuję, księże profesorze. Ojcze, ja tylko podziękuję naszym, bo akurat pisałem list dziękczyny dla naszych dobrodziejów, także ponieważ słuchacze i telewizowie Radio Maria bardzo pomagają, także chcę przekazać przy okazji, bo niedawno wróciliśmy z Syrii, z Aleppo, z Homs, od tych ludzi serdeczne podziękowania i zapewnienia o modlitwie i prośbę, nie pozostawiajcie nas. Także serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dzięki takiemu pomostowi, jakim jest pomoc Kościoła w potrzebie, udzielają pomocy. Mamy mleko dla Aleppo, mamy ten pomoc, paczki żywnościowe dla rodzin. Kochani, naprawdę nawet nie wiecie, ile dobrego czynimy. Także serdecznie Bóg zapłać. No i medium, Radio Maryja i telewizji trwam, że dobrze to ojcowie nagłaśniacie i pokazujecie. A poza tym, no mówię, musimy tę dyskusję sprowadzić na trzeźwe tory, bo tylko na trzeźwo i rozsądnie możemy ten problem rozwiązać. Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. A na Radio Conchita, jak Państwo widzą, Radio Conchita.